dobrze zaprojektowane miejsca publiczne, przestrzeń publiczna wpływają bardzo pozytywnie na nas, na nasze życie. Zwracając pracę, dobrze jest mieć miejsce gdzieś przysiąść, poćwiczyć na siłowni plenerowej, a także spotkać się z znajomymi. To są funkcje integracyjne, społeczne, które powinny być spełnione w każdej przestrzeni publicznej. Wtedy jesteśmy weselsi, radośni i po prostu inaczej żyjemy. Otaczając się formami, które są ładne, to się zmienia nasza świadomość i to widać po Warszawie bardzo dobrze, bo my nie chcemy ich niszczyć, my to akceptujemy. I nawet ludzie, którzy wydawałoby się mogli być z jakiegoś takiego gestu chuligańskiego, oni się powstrzymują przed tym, bo jest to coś, co jest na tyle zdefiniowane i na tyle ładne, piękne, że ludzie to szanują. I to jest ta rola, żeby zebrać te wszystkie ludzkie inspiracje i oczekiwania, czyli to miejsce, w którym ludzie mieszkają, dopełnić to elementami, których wcale się nie spodziewają, czyli tej sztuki, która może być bardzo dyskretna, ale ona tam jest i oni to zauważą na pewno. W Niemczech i Wielkiej Brytanii deweloperzy, którzy realizują inwestycje mieszkaniowe i komercyjne, muszą przeznaczyć część swojego dochodu na sztukę. W Polsce takiego przepisu nie ma, jednak fundacja Dom City Art wychodzi z tym i już to robi. Polska sztuka, czy polski tak zwany art world, i to nie dotyczy tylko sztuki w przestrzeni publicznej, ma ogromny potencjał. Ponieważ co chwila powstają nowe instytucje kultury i również prywatne inicjatywy, tak jak ta fundacja, które po pierwsze służą artystom, to znaczy, że oni mogą realizować swoje prace i tworzyć sztukę żywą.